W Gwiezdnowojennym świecie Anakin Skywalker został opisany w sposób tragiczny, nakreślając nieuchronną klęskę jednostki szlachetnej. Z biegiem czasu życie w świątyni Jedi wywoływało abominację młodego wybrańca mocy. Z wymarzonego losu przysięga dla młodego Jedi stało się udręką i wypaczeniem. Faktem jest, że brak najbliższej osoby, jaką była dla Anakina jego własna matka, wywoływało w nim zaburzenia. Jedyną bliską mu osobą w świątyni był Obi-Wan, który z początkową transformację spadawana do nauczyciela kierował swoją niepewność w stronę młodzika. Anakin odbierał sygnały swojego mistrza w negatywny sposób, tak jakby został zaakceptowany do zakonu jedynie z litości. Anakin oznajmił Kenobiemu kilkukrotnie, że opiekuje się nim tylko ze względu na prośbę Qui-Gon Jinna. Szczególnym kłopotem dla Anakina było porozumienie się z rówieśnikami. Na wykładach często poruszano kwestię związaną z niewolnictwem występującym wśród galaktycznych światów. Lekcje przypominały mu o matce i przeszłości na pustynnej planecie Tatooine. Były przypadki, kiedy rówieśnicy naśmiewali się z Anakina i jego pochodzenia. Informacja o przepowiedni szybko rozniosła się po zakonie. Rówieśnicy wytykali błędy młodego Skywalkera i kwestionowali jego umiejętności. Ciężej było mu jednak zaakceptować fakt braku zaufania ze strony Rady Jedi w jego zdolności i trening. Przytrafiały się sytuacje, kiedy Anakin potajemnie opuszczał zajęcia w świątyni, aby eksplorować i podziwiać planetę Coruscant. Wkrótce zainstalował własny stół warsztatowy z narzędziami. Zazwyczaj Samotni spędzał czas w swojej kwaterze, majstrując przy maszynach, które znajdował podczas wycieczek lub budując własne części znalezionych w świątyni. Mimo przeciwności, Anakin darzył Obi-Wana ogromną sympatią, arogancko twierdząc wielokrotnie, że jego mistrz jest najlepszym nauczycielem w zakonie. Dorastając, Skywalker czuł się nieswojo z powodu Rady, która traktowała go inaczej od innych padawanów. Ilekroć próbował zajrzeć głębiej do wnętrza mocy, był przerażony wielkim bólem, który odczuwał w swojej przyszłości. Anakin czuł się przygnębiony, kiedy Obi-Wan wyruszał na misję. Nagminnie wypytywał swojego mistrza, czy jest dla niego ważny. Powracając z zadań, Kenobi nie widywał swojego padawana w zakonnym ogrodzie, gdzie swój wolny czas spędzali adepci Jedi. Robiłem co mogłem, aby przekazać mu swoją wiedzę. Nie wiem, gdzie zawiodłem, mistrzu Yoda. Wina to nie twoja, Obi-Wan. Dzieckiem Anakin jest. Jego droga przed przyjściem do nas trudna była. Jego pytania naturalne. Ciężko było zignorować fakt, że jego posługiwanie się mieczem odstawało od innych padawanów. Zaawansowane zdolności i umiejętności chłopca pozwalały mu na nauki ambitniejszych ruchów z posługiwania się mieczem świetlnym. Często jednak musiał czekać do momentu, kiedy jego rówieśnicy zaliczą swoje testy. Realia doprowadziły go do bycia lekkomyślnym i zarozumiałym młodzikiem. Jego myśli zaczęły przekształcać się w formę arogancji. Był doskonale wyćwiczony w walce, jednakże słabe połączenie z mocą ograniczało jego dyspozycję siły. Relacje między Anakinem i Obi-Wanem poprawiały się wraz ze wspólnymi pierwszymi misjami, które rozwinęły więź braterskiej miłości i szacunku. Z biegiem czasu młody padawan zaprzyjaźnił się z Paxem Pawanem i zwierzał mu się ze swoich problemów. Anakin był znany z wartości przywiązywania się do osób zaufanych, dlatego wręczył Jaxowi kryształ Pyronium. Bliską więź nawiązał również z Abri Wynn, która była nim lekko zainteresowana. Anakin był jednak zbyt przywiązany do Padme, aby spostrzec jakiekolwiek sygnały ze strony młodej padawan. Relacje w zakonie Jedi wśród młodzieży były częstym, tłumionym przypadkiem. W młodzieńczych latach przyjacielem dla Anakina w zakonie był Tu-Weld, który pomagał Skywalkerowi w zdobywaniu części do jego droidów. Ostatecznie na pierwszym miejscu był Obi-Wan, który potrafił adekwatnie porozumieć się z nastoletnim Anakinem. Co myślicie na temat Anakina? Czy Qui-Gon Jinn byłby lepszym nauczycielem i przyjacielem Skywalkera? Podzielcie się swoją odpowiedzią w komentarzach na dole. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. Ja się z wami żegnam i niech moc będzie z wami. Siema.